Drodzy bracia i siostry, moi kochani, niech będzie przede wszystkim chwała i cześć naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, który siedzi na prawicy, ale także przyjdzie w swojej chwale po Kościół. Właśnie tym tematem chciałbym dzisiaj się podzielić, powtórnym przyjściem Pana Jezusa i pochwyceniem Kościoła, które jest nazywane paruzją. Przyznam, że inspiracją do studium, czy takiego uporządkowania, zgłębienia tego tematu był artykuł na temat rabiego Isaaca Kaduriego, który niestety już jest nieżyjący, ale za życia był uważany jako jeden z największych rabinów żyjących w ostatnim stuleciu. Był wielkim autorytetem i przywódcą dla wielu w Izraelu. Ten 108-letni rabin, bo tyle lat miał, kiedy umarł, wstrząsnął opinią publiczną swoją notatką, którą pozostawił, która została otworzona zgodnie z jego wolą rok po jego śmierci. Była tak wstrząsająca, ta notatka była takim szokiem, była tak kontrowersyjna i trudna do przełknięcia dla środowisk judaistycznych, że do tego stopnia, że nawet ci, którzy uważali go za swojego rodzaju bożyszcze, ci, którzy go szanowali, dla których był wielkim, niepodważalnym autorytetem, odwrócili się od niego. Od jego nauki jako przywódcy. Rabin miał swoją szkołę w Izraelu, w Jerozolimie. Był bardzo poważaną osobą. Spod jego ręki wyszło mnóstwo rabinów. Jego syn był rabinem, jego wnuczek jest rabinem. Jest to wielopokoleniowa rodzina. Ale cóż zostawił ten rabin? Cóż to była za notatka? Treść owej notatki, która jest zapisana w języku hebrajskim, która pozostawiona została żyjącym, brzmiała: Mesjaszem, który przyjdzie, jest Jezus. Podniesie on ludzi i udowodni, że jego słowa i prawo są ważne. Musicie przyznać, że wstrząsające, prawda, dla takiego rabina taka informacja. Ale ten rabin już za życia twierdził, że spotykał się z Mesjaszem. Jego uczniowie mówili, że rabin w snach spotyka się z Bogiem i rozmawia, więc interpretowali, że te spotkania prawdopodobnie nie były na jawie, ale w śnie. A na pewno już nie uważano i nie traktowano tego poważnie, że to jest osoba Jezusa. Natomiast on wyraźnie wskazał jak na Mesjasza, że tym Mesjaszem jest Jezus i on przyjdzie. Według jego słów, które wypowiadał za życia, wyczekiwany król Izraela ma przyjść już wkrótce. I powiem wam, że to również mnie jakoś tak zachęciło i zainspirowało do tego, żeby, tak jak powiedziałem, zgłębić ten temat, uporządkować. Temat dotyczący powtórnego przyjścia i pochwycenia Kościoła. Te dwie sprawy są nierozłączne, one są z sobą powiązane. Przyjście Chrystusa i pochwycenie Kościoła. Chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj spojrzeli na Słowo Boże i spróbowali sobie ten temat w miarę uporządkować i przeanalizować. Biblia wyjaśnia, że pochwycenie Kościoła jest wydarzeniem, przez które Bóg zabierze wierzących ziemi, aby rozpocząć sprawiedliwy sąd nad ziemią, nazywany uciskiem. O pochwyceniu Kościoła możemy czytać między innymi w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, ale także jest taki cenny fragment, który mówi nam o tym z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł opisuje pochwycenie jako wydarzenie, w czasie którego wierzący zmarli na przestrzeni wieków zostają wzbudzeni, otrzymują nowe chwalebne ciała razem z żyjącymi i jednocześnie są pochwyceni do nieba
i przebywają z Panem. I chciałbym ten fragment jako pierwszy odczytać. Pierwszy Tesaloniczan, 4:13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Bożego, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Boże stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tam zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kolejnym fragmentem, tak jak powiedziałem, jest to pierwszy list do Koryntian. Tam natomiast, w tym fragmencie, 15 rozdziale, tam natomiast jest wzmianka, że ten moment będzie trwał bardzo krótko, że pochwycenie, paruzja, bo też jest pochwycenie nazywane w ten sposób, że ten moment będzie bardzo krótki, będzie to mgnienie sekundy, będzie to ułamek sekundny, mrugnięcie oka. Przeczytajmy 1 Koryntian 15, rozdział od 51 wersetu. Oto tajemnicę wam objawiam, pisze Paweł. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, a umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Bracia i siostry, czytając te fragmenty, no musicie się ze mną zgodzić, że prędzej czy później, człowiek kiedy się nad tym zastanawia, no jest czymś naturalnym, że pojawi się pytanie, kiedy to nastąpi? Kiedy to się wydarzy? Kiedy to nastąpi? Czy jest możliwe przewidzieć ten moment prędzej? Wiadomo, że każdy chciałby się w jakiś sposób tak po swojemu przygotować. Czy jest możliwe, żeby to przewidzieć, aby nie przegapić tego momentu? Mówiąc szczerze, te pytania od wieków nurtowały, poruszały wielu. Byli także tacy, którzy w jakiś sposób starali się w sposób usystematyzowany, matematyczny obliczyć nawet tą datę przyjścia powtórnego Chrystusa, to wydarzenie. Jednak jest mało poważnym wyznaczenie konkretnych dat, kalendarzowych tego wydarzenia. Z reguły tak czynią ci, którzy w jakiś sposób chcą manipulować, mają jakiś zamiar, chcą manipulować umysłami ludzi i chcą w jakiś sposób wpłynąć poprzez strach czy przez jakieś inne elementy na tych ludzi, żeby mieć na nich wpływ. I takie sytuacje, wiele takich sytuacji było w poprzednich latach w historii. Trudno jednak nie zauważyć pewnych sugestii wynikających właśnie ze słów Pana Jezusa albo z wypowiedzi apostołów, które wskazują, że te dni się wydarzą i są pewne wydarzenia, które poprzedzają przyjście chwalebne Chrystusa i pochwycenie, paruzję, pochwycenie Kościoła. Takim fragmentem bardzo cennym, bym powiedział najcenniejszym fragmentem, który w jakiś sposób nam to przedstawia, jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Ja chciałbym z wami przestudiować właśnie te wydarzenia i każdy z nas będzie mógł tak indywidualnie naprawdę sobie odpowiedzieć, czy te rzeczy się wypełniają, czy już się wypełniły kiedyś w historii. Zastanówmy się i spójrzmy na to. Cały rozdział, patrząc na w zasadzie początek rozdziału 24, na wstępie są przedstawieni uczniowie, którzy będąc w świątyni jerozolimskiej są zachwyceni tym przepychem, pięknem, architekturą świątyni
I chcą zwrócić Pana Jezusa na to piękno, natomiast Jezus, zatrzymując się, odpowiada im, że przyjdzie czas, przyjdzie taka chwila, że z tej świątyni nic nie pozostanie. Będzie tylko kamień, jeden kamień na kamieniu. Zszokowani uczniowie, kiedy otrząsnęli się z tego, bym powiedział, zaskoczenia, szoku, na Górze Oliwnej zadają Jezusowi, chciałbym powiedzieć, pytanie, ale są to pytania, są to w zasadzie trzy pytania, ale zawarte w jednym. Powiedz nam, kiedy to się stanie i jakie będą znaki Twojego przyjścia i końca świata. To czytamy w trzecim wersecie 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. I teraz właśnie będę omawiał kolejne te wydarzenia, a wy sami spójrzcie, rozsądźcie, jak to się ma do dzisiejszej sytuacji, czy do tych sytuacji, które były w przeszłości. Takim pierwszym wydarzeniem dotyczącym przyjścia Chrystusa ponownego jest ujawnianie się fałszywych mesjaszy, którzy będą zwodzić wielu. I o tym czytamy w czwartym i w piątym wersecie. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was to nie zwodził, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus. Jam jest Chrystus. I wielu zwiodą. Kolejnym wydarzeniem będą wojny między królestwami, czyli krajami, i wojny między narodami, czyli wojny domowe, wojny etniczne między różnymi narodowościami, grupami etnicznymi. Ale także będą masowy głód, plagi, zarazy, miejscami także trzęsienia ziemi. I o tym czytamy w szóstym i siódmym wersecie. Potem usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Po trzecie, prześladowania religijne i nienawiść do wierzących. Werset dziewiąty. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody płać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Po czwarte, wielu zostanie zgorszonych, jedni drugi będą wydawać i oskarżać. I to czytamy w wersecie dziesiątym. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Po piąte, pojawią się fałszywi prorocy. Jedenasty werset. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Po szóste, roznoży się grzech i bezprawie, a serca wierzących oziębną. Werset dwunasty. A ponieważ bezprawie się roznoży, przeto miłość wielu oziębnie. I jako siódmy jest zapowiedź, i ostatnia jest zapowiedź głoszenia Ewangelii po całej ziemi. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkich narodów, i wtedy nadejdzie koniec. Tak czytamy, to jest werset czternasty. Dalej Pan Jezus wskazuje kolejne obrazy, kolejny znak czasów ostatnich, ostatecznych. Jest on także zawarty w podobieństwie o figowym drzewie. I to czytamy w tym samym wersecie, w tym samym rozdziale 24 Ewangelii Mateusza, ale od 32 wersetu. Ten sam fragment opisujący to miejsce jest zapisany również w Ewangelii Łukasza. Mówię to dla tych, którzy chcieliby prześledzić bardziej wnikliwie. W 21 rozdziale od 29 wersetu. Ja w zasadzie nawet chciałbym na tym tekście z Łukasza za chwilę się oprzeć i go przeczytać. Pan Jezus zwraca naszą uwagę na drzewo figowe. W księdze Izajasza czytamy, że Izrael, naród żydowski Izrael, jest porównany do drzewa figowego. Pan Jezus mówi, że widząc drzewo figowe oraz inne drzewa zaczynające się zielenić, kwitnąć, można się zorientować, że lato jest blisko. Wiecie, dzisiaj szedłem do kościoła i pięknie
kwitły drzewa, pięknie widziałem zakwitłe drzewa, ptaki ćwierkały, no to się czuję, że wiosna już jest tuż tu, że niebawem będzie lato. I podobnie jest, podobnie należałoby interpretować ten fragment dosłownie, kiedy drzewo figowe wydaje pąki, to znak w Izraelu jest na to, że lato jest blisko. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 21 rozdział 29 wersetu. 21 rozdział 29 wersetu, Ewangelia Łukasza. I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszcza pąki, sami poznacie, iż lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiecie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe. Wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Bracia i siostry, skoro to drzewo figowe jest porównane do Izraela, skoro to drzewo figowe symbolizuje naród izraelski, przypomnijmy sobie, co się wydarzyło w 1948 roku. Otóż 15 maja 1948 roku rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych zostaje powołane do życia państwo Izrael. Na skrawku wybrzeża Morza Śródziemnego powstaje kraj, powstaje państwo Izrael. Do tego czasu państwo nie istniało. Naród Izrael był rozproszony. Za czasów Jezusa nie było narodu Izrael. Przecież naród był wtedy podbity przez Rzymian. Przez ten okres tych 2000 lat nie było Izraela. Naród był rozproszony. Nie było tego kraju. Formalnie nie było granic. Żydzi byli rozproszeni po całym świecie. A więc nie puszczali pąków, nie wydawali owoców, byli martwi, to drzewo było uschłe. Ale od 1948 roku Żydzi z tego świata zaczęli pielgrzymować do swojej ojczyzny, do ojczyzny Abrahama, do ojczyzny Jakuba, Izaaka. W ten sposób państwo Izrael ożyło, zaczęło wypuszczać pąki. Wracając teraz znowu do Ewangelii Łukasza, tego 21 rozdziału i słów Pana Jezusa w 32 wersecie zapisanych. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko się stanie. Słowa Pana Jezusa. Można by wnioskować, że Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że pokolenie, które żyje od 1948 roku, od powołania właśnie państwa Izrael, czyli od okresu, kiedy to drzewo figowe ponownie zaczęło się zielenić, kwitnąć, wydawać owoce, to pokolenie nie przeminie, ale na własne oczy będzie widziało powtórne przyjście Chrystusa i pochwycenie Kościoła, paruzję. Zauważmy jednak również, że Pan Jezus także zwraca naszą uwagę, żebyśmy nie tylko patrzeli na to drzewo. Tam wyraźnie pisze i inne wszystkie drzewa, kiedy się zielenią. A więc mamy obserwować znaki i czasy, nie tylko patrząc na Izrael, ale także na inne kraje. A wiecie dobrze, że w ostatnich kilkunastu latach wiele krajów zostało powołanych, powstało. Dotychczas nie było takich krajów jak Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Ukraina, Słowacja, Macedonia. One powstały do życia, one zaczęły wydawać pąki, kwitnąć.
dotychczas nie istniały, były republikami jakichś istniejących krajów czy państw. Kolejnym znakiem zwiastującym bliskie przyjście Pana Jezusa, objawiającym się na naszych oczach, jest powrót Izraelitów do ojczyzny Ziemi Północy. O tym, że coś takiego nastąpi, prorokował Jeremiasz w Księdze Jeremiasza, 31 rozdział, 8 werset. To jest na tyle ważne, że warto to przeczytać, ja to przeczytam. Oto sprowadzę ich z ziemi północy i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi, chromi, brzemienne i rodzące. Razem powrócą tu wielkiej gromadzie. Czytamy. Gdy powstało państwo Izrael, zaczęli do niego tłumnie emigrować Żydzi ze wszystkich stron świata, z wyjątkiem północy. Na tej mapie geograficznej w stosunku do położenia geograficznego Izraela to teren między innymi byłego Związku Radzieckiego. Właśnie stamtąd ze względu na system uszczelnienie granic tamtejsi Żydzi nie mogli emigrować do Izraela. Ale w momencie, kiedy nastąpił przewrót w republikach, w tej Republice Radzieckiej, wtedy rozszczelniły się granice i zaczął się eksodus. I tak jako informację, nie znam pełnych danych, ale dotarłem do jednej danej. Otóż w 92 roku, wyobraźcie sobie, w ciągu jednego roku tylko, w 1992 roku emigrowało w czasie tego eksodusu. Trzeba mówić o eksodusie, bo naprawdę ilość jest imponująca. 300 tysięcy ludzi w ciągu jednego roku. To tak jakby ktoś przesiedlił jedno duże miasto. Nie wiem, Zielona Góra ma 300 tysięcy? Chyba nawet nie. Jedno duże miasto, jakby ktoś przesiedlił do Izraela i zostało całkowicie wyludnione. To tylko jeden rok. A to trwało na przestrzeni jakiegoś okresu dłuższego i nadal trwa emigracja. Ale już nie w takim stopniu. Wypełnienie tych znaków i wydarzeń uświadamia, że żyjemy w niezwykłym czasie, niezwykłych okolicznościach. Ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi, mogą być szczęśliwi i mogą z radością wołać Alleluja. Mają powód do cieszenia się, mogą być spokojni. Natomiast ci, którzy nie podjęli tej decyzji, nie uregulowali jeszcze swojego życia duchowego, nie pojednali się z Bogiem, niestety trzeba powiedzieć szczerze, że mają powód do niepokoju. Ale ponownie powróćmy do Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału. Czytając od 36 wersetu, czytamy. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec, albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostanie. Dwóch mleć będzie na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Bracia i siostry, Pan Jezus mówi, że nie wszyscy zostaną zabrani. Wyraźnie mówi, że nie wszyscy zostaną zabrani. Ludzie będą postępować tak, jak postępowali za dni Noego. Będą jedli, będą pili, będą za mąż wychodzili. Będą po prostu żyli dniem codziennym. I w pewnym momencie zostaną zupełnie zaskoczeni. Cytując wypowiedź Jezusa, dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Dla jednych przyjście Pana Jezusa będzie wybawieniem, będzie radosnym wydarzeniem. Natomiast podczas gdy dla drugich to samo wydarzenie będzie niestety niewyobrażalną tragedią. Czy można sobie wyobrazić tragedię dzieci po zniknięciu rodziców? Czy można sobie wyobrazić tragedię rodziców po zniknięciu dzieci? Czy możemy sobie wyobrazić tragedię, jaka będzie w momencie, kiedy wierzący ludzie będą znikać, ci, którzy kierują jakimiś pojazdami, samolotami, pociągami, autobusami albo jakimiś maszynami? Ile będzie zamieszania, ile będzie wypadków, to będzie mgnienie oka. W pewnym momencie ludzie znikną. A co z tymi, co zostaną, którzy będą w tym czasie jechać, lecieć, jeśli zniknie pilot, kierowca autobusu? No trudno mi sobie to wyobrazić. Ale chyba najgorsze położenie, najgorszym położeniu będą niestety ci chrześcijanie, którzy o wszystkim doskonale wiedzieli, którzy o wszystkim doskonale byli poinformowani, a mimo wszystko lekceważyli swoje życie z Bogiem, nie podchodzili do tego życia poważnie, żyli tak na pół gwizdeczka. O tak, o przyjdę, przygrzeję się przy ognisku w kościele, ale w sobotę ja mam swoje towarzystwo, ja spędzę tak czy inaczej sobie czas. A więc będą rozczarowani, bo oni niestety zostaną. Co będzie się działo na ziemi, gdy Kościół zostanie zabrany? Czytamy, że wtedy nastąpi czas wielkiego ucisku. Niektórzy są jednak zdania, że Kościół wejdzie w okres wielkiego ucisku. Jest także takie zdanie i ono ma naprawdę poparcie w Słowie Bożym. I chciałbym, żebyście na to też zwrócili uwagę i przestudiowali to ze mną. Ale niektórzy twierdzą na podstawie Biblii, że Kościół nie zostanie zabrany przed wielkim uciskiem, że jednak będzie musiał chociaż na chwilę, na krótki czas być w tym okresie, tym trudnym okresie ucisku na ziemi. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, znowu ten rozdział, o którym mówiłem, że jest taki cenny i tyle informacji nam daje właśnie na ten temat. W 21 wersecie czytamy słowa Pana Jezusa: wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A dalej w 22 wersecie kontynuując czytamy: ze względu na wybranych będzie skrócony owy czas, ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A więc można byłoby wnioskować, jeśli ten czas ma być skrócony ze względu na wierzących, to oni będą w tym czasie jeszcze na ziemi. Kolejnym wersetem przemawiającym za tym, że Kościół będzie musiał przez jakiś czas znaleźć się jeszcze w wielkim ucisku, jest objawienie Jana, 22 rozdział, 17 werset. I tam czytamy: a duch i oblubienica mówią: przyjdź. Czy dzisiaj wołamy, przyjdź Panie Jezu? Czy to jest powszechne, że wołamy: przyjdź Panie Jezu? No my w Polsce zapewne nie. Gdzieś w Iranie czy w jakichś innych krajach, gdzie jest prześladowanie chrześcijan, ja wierzę, że oni w pewnym momencie wołają. No ale nam jest dobrze, my nie wołamy. Raczej nie, mamy mnóstwo planów, a przyjście Pańskie niestety przerwałoby przecież wszystkie plany i nasze zamiary. Chcemy przecież wychodzić za mąż, chcemy się żenić. Ktoś wybudował dom, chce w nim pomieszkać i nie ma nic złego, to jest zupełnie ludzkie. Komuś się urodziło dziecko, cieszy się inny pracą, którą dostał. Chciałby popracować, trochę pieniędzy zarobić, dorobić się. Patrząc jednak, tak więc chociaż wierzący oczekują przyjścia Chrystusa i wierzą, że Chrystus przyjdzie, raczej nie słyszy się żarliwego takiego wołania, stęsknionego wołania, aby paruzja, aby to przyjście Chrystusa nastąpiło jak najszybciej.
Patrząc na historię narodu wybranego, można się nauczyć, że dopiero ucisk, że dopiero niedola, że dopiero prześladowanie powodowały zmiany postawy i zmianę priorytetów. I wtedy w ucisku wołanie "Przyjdź, Panie Jezu" będzie powszechnym krzykiem, będzie powszechną modlitwą zborów. Kolejny fragment wskazujący na to, że przyjście Jezusa Chrystusa nastąpi w czasie trwania ucisku, znajdziemy w 2 Tesaloniczan, 2 rozdziale, 3-4 werset, gdzie czytamy: "Dzień Pański, czyli przyjście Pańskie, nie nastąpi wcześniej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia". Chodzi tu o objawienie się Antychrysta. "Kiedy zaś przyjdzie Antychryst, rozpocznie się wielki ucisk. Należałoby zatem wnioskować, że Kościół jeszcze będzie w tym czasie na ziemi, w momencie, kiedy objawi się Antychryst". Bracia i siostry, chciałbym podsumować to swoje rozważanie. Jest niepełne, jest naprawdę, to jest temat rzeka, można było więcej na ten temat mówić. Trudno w czasie jednego kazania niedzielnego całość podsumować, ale czułem, żeby tym usłużyć, niech to będzie dla was zachęta, żeby ten temat bardziej zgłębić, bardziej uporządkować. Przyjście Chrystusa i pochwycenie Kościoła jest nieuchronne, moi drodzy. Wypełniające się znaki mogłyby wskazywać, że czas już jest naprawdę bliski. Natomiast Słowo Boże nas wielokrotnie zachęcało i do nas apelowało i do nas apeluje o duchową gorliwość i abyśmy byli pełni oczekiwania na przyjście Zbawiciela i pochwycenie Kościoła. Bracia i siostry, wykorzystajmy dobrze nasz czas. Wykorzystajmy mądrze nasz czas. Bądźmy przygotowani na ten moment. A kiedy przyjdzie Chrystus i kiedy będzie pochwycenie Kościoła, to jedynie wie Bóg. Amen.